Ejka, witajcie w nowym vlogu. Tym razem będzie zakatarzony vlog po tym weekendzie i pierwszym stacjonarnym zjeździe. Po prostu się rozchorowałam. Nie mam pojęcia, jak do tego doszłam, naprawdę. No ogólnie przedwczoraj padło mi trochę na zatoki, ale stwierdziłam, że może przejdzie. No wczoraj była masakra, od zatok cała głowa mnie bolała. Szczęka, po prostu wszystko. No i wczorajszy dzień był ciężki do przeżycia. No i dzisiaj jest już lepiej, ale z moim samym poczuciem, no ale nie z postępem choroby. Znaczy z postępem choroby jest super, bo postępuje, tylko że no nie ku wyleczeniu, więc pewnie tak z tydzień będę chora. Przy dobrych wiatrach 2 tygodnie, zobaczymy. Na razie wiem, że jakbym poszła do lekarza, to i tak by mi nie przepisał żadnego antybiotyku. No a wszystkie leki apteczne na mnie po prostu nie działają, bo to nie jest już... Tyle miałam razy, że brałam leki różne z apteki i żadne po prostu nie działały. Teraz kupiłam sobie tylko, wiecie, takie na zatoki, żeby tego bólu nie czuć. No i tutaj mam już gotowy rosołek. Będę go zaraz wcinać. No i w stałym repertuarze pozostają herbaty z miodem, imbirem. Także miejmy nadzieję, że jakoś przeżyję ten tydzień, co nie? No, witajcie. Wczoraj byliśmy u dentysty z Sepkiem i wiecie, ja tak myślałam, że to tak szybko pójdzie. Tak jak ja byłam, wyczyścili mi kamień i jakby tyle z wizyty, co nie? No, ale no, on mówił, że właśnie dawno nie był i chciał właśnie sprawdzić, czy wszystko jest okej. No i tak siedzę, mija pół godziny i wychodzi z dentystkami. I idą zrobić rentgen. Ja mówię, to coś nieźle musi tam być, skoro robią mu rentgen. Już myślałam, że może jakieś ósemki czy coś, wiecie. No ale dobra, chwilę, się zaloguję jeszcze. No, ale wiecie, wrócili oni, tak mija kolejne pół godziny i kolejny. Tak chyba był z półtorej godziny, no ponad godziny na pewno był u dentysty. I wychodzi z 3 kartkami, co nie? Myślałam, że ma 3 recepty. To były 2 recepty i tam, wiecie, instrukcja do tego. I się tam okazało, że coś mu kość zanika. No i on miał problem z krzywdzącymi dziąsłami. Więc dostał 2 antybiotyki. Za 2 tygodnie musi iść na kontrolę. I jeszcze dostał taki spray właśnie do dziąseł, ale musi... Coś musi działać, w sensie jeden z tych antybiotyków, bo drugi dzisiaj odbierałam, bo nie było wczoraj wszystkiego w aptece. Więc coś musi działać z tych rzeczy, bo dzisiaj właśnie jak mu zęby, to już mu dziąsła nie krwawiły. Nie, więc jego może mu to zapalenie się zmniejszyło, ale no ten spray super działa. No ale właśnie miałam spotkanie w pracy, dlatego dzisiaj jestem umalowana. No bo wiecie, jak widzicie z szefem, to warto wyglądać na w miarę zdrowych, bo to, że nie biorę zwolnienia, to nie jest tak, że obu mi nikt pozwala, ktoś jeszcze coś takiego, po prostu sama nie chcę, bym się wynudziła, jakbym nie miała pracy. Teraz właśnie mam tak, że w godzinę zrobiłam to, co miałam zrobić na dzisiaj i po prostu siedzę i się nudzę. I już, wiecie, gdyby nie fakt, że mamy też nową osobę w zespole i będę ją jutro douczać z 2 projektów, które będę jutro robić, będę pokazywać co, jak, to bym na przykład jedną projekcję przyniosła na dzisiaj, żeby to zrobić. Bo pewnie zrobiłabym te 2 jeszcze dzisiaj, bo jakby wiem, ile tam tego pracy będzie. No więc... już właśnie gadałam z jedną z moich szefów, szefową, że właśnie, czy jakbym chciała, wiecie, bo nie chciałam też na siebie, bo kiedyś u nas była taka sytuacja z client servicem w mojej firmie, że wiecie, oni u nas zawsze czas, ja jestem seniorką publisherem, więc ja jakby robię projekty dla nich, a oni dostarczą ten projekt do klienta. No i czekajcie. I oni dostarczają ten projekt do klienta, więc były takie sytuacje, jak się tam pojawił u nich taki jakby nowy menadżer, taki nowy team leader,
że ten team leader jakby non-stop nas bookował i non-stop zmieniał te bookingi i po prostu, wiecie, mieszał i robił coś na zasadzie, teraz róbcie to, nie, przestańcie robić to, teraz róbcie to, nie, przestańcie, róbcie to, przestańcie, róbcie to, co mieliście robić najpierw. I wiecie, tak po prostu strasznie mieszał. No i wiecie, jakoś udało się wypracować to, że on zmienił swoje podejście. No i właśnie dlatego ja się jej pytałam, czy jakbym chciała. Mówię, że to chodzi o przyszłość, bo wiadomo, że teraz to muszę pokazać tej nowej osobie co i jak. I że fajnie by było, jakby po prostu mógł zobaczyć to, prawda? Więc to po prostu na przyszłość, że jakbym skończyła jakiś projekt tak szybko i bym miała następnego dnia coś, co i tak miałabym dokończyć, to czy mogłabym sobie to przenieść, czy to będzie, wiecie, no z psychologii, no, uczenie, dawanie przyzwolenia do czegoś, czyli że skoro wcześniej nie można było tak bookingu zmieniać, a ja sobie zmieniam, to oni wyjdą z założenia, że oni też mogą i znowu będą robić to, co robili wcześniej. No ale no powiedziała, że jakbym tak chciała w przyszłości, no to spoko, że ona to zrobi, no bo też bez sensu, żebym siedziała i, wiecie, czekała na kolejny projekt, który może nie nadejść w ciągu dzisiejszego dnia, chociaż mam nadzieję, że może coś wpłynie. No, więc, ale też właśnie przekazała mi super wieści dotyczące właśnie mojej kariery, w sensie jakby utwierdziła mnie w niektórych kwestiach i zobaczymy, jak to będzie. Na pewno z wami się podzielę tym. I ogólnie po prostu ta choroba strasznie mnie rozkłada i już zaczęłam zaradzić sepka. Trochę głupio zrobiliśmy, że śpimy w jednym łóżku, jak jestem chora, że jedno z nas mogło iść na kanapę. No ale uznaliśmy, że będziemy spać pod dwoma różnymi kodami, no to i jeszcze oddzielenie, wiecie, poduszką, że się nie zarazi. No on się zaraził i też jest chory. No więc ja mam tu swoją aptekę. Możecie zobaczyć, proszę, moja apteka. A tutaj śpi mały potwór na swoim starym, brudnym fotelu. Tyson? No więc na dziś był plan popracować. Pracę już skończyłam. Można powiedzieć w ten sposób, że jest skończona. Tak mam nadal available. Masakra, cały czas po prostu mam taki szum w głowie. No i nie wiem, czy to przez tą chorobę, czy przez to, że wiecie, byliśmy w weekend, znaczy ja byłam w weekend na tych zajęciach, byliśmy na wyjeździe i teraz za chwilę, jutro będziemy na wyjeździe i mam wrażenie, że w ogóle jakbym w ogóle nie była w domu, że minął, nie wiem, może jeden dzień, w ogóle mam wrażenie, że przed chwilą wróciłam po prostu z wyjazdu, a jutro mam znowu jechać na kolejny wyjazd i jakby nie ogarniam tego, będzie ciężko, no bo jak teraz jestem chora, no to już sobie nie wyobrażam, tak sobie, ale dzisiaj idę do sklepu jeszcze z Sepkiem, bo musimy odebrać te leki jego, no i kupię sobie zapach z chusteczek, napoi, bo po prostu teraz to non-stop coś piję i nie tylko ciepłe herbaty, ale wiecie, głównie wodę, bo ona mi to wszystko tutaj nawilża i przez to lepiej się troszeczkę czuję. No i na pewno muszę kupić sobie dużo napoi na ten weekend. No właśnie tak jakbym jutro robiła sobie jedzenie, to dzisiaj po prostu już sobie zrobię, że jutro od razu o 17 wsiądziemy w auto i pojedziemy. I znowu jedziemy właśnie do Sepka rodziców, bo chciałam jechać do mojego kuzyna, który jest, w sensie do mojego wujka, który jest dla mnie po prostu jak brat. No ale nie chcę go zarazić i tak, ha, 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 ale za to do jego rodziców pojadę i ich zarażę, nie, bo tam będę, mamy jakby pokój swój. W sensie Sebek ma swój pokój. No i wiecie, to będzie jakieś odizolowanie się od innych ludzi. A u mojego kuzyna, no to wiecie, on ma małe mieszkanie jednopokojowe, więc jakbym go na pewno zaraziła. A druga rzecz, już nawet nie chodzi o to zarażenie, ale bardziej o to, że wiecie, on też pracuje. I on pracuje różnie, czasami ma nocki, dni, więc jakby on jak idzie spać, no to musi się wyspać. I no nie fajnie by było, jakby mu przeszkadzała tym, że na przykład bym smarkała albo kaszlała, a jak będę u rodziców z Sebkiem, to nikt tego nie będzie słyszał, będziemy zamknięci w pokoju. No tylko Sebek ucierpi, no nie? No ale on już jest chory, więc jakby, no ale jak zawsze bym gdzieś chciał indziej spać, no to wtedy może iść albo do siostry na górę, albo do salonu, wiecie, jakby jest więcej możliwości po prostu. Jest to bardziej wygodne i bardziej kosztowne ze względu no, na paliwo przede wszystkim, bo będę musiała od nich dojechać 60 km w jedną stronę, czyli w ciągu dnia tak zrobić 120-130. No ale już trudno. Ostatni semestr, ostatnia prosta i po prostu będę miała spokój. Chociaż najgorsze chyba są tylko te pierwsze 2 miesiące, czyli jaki to są? Październik i listopad, bo tak to mam praktycznie co tydzień wyjazdy, a w
A w grudniu mam jeden i później już styczeń, luty to tam wiadomo, zleci. No, także ja zabieram się do pracy i ogarniania. W ogóle na ten tydzień właśnie miałam taki plan, żeby któregoś dnia przed wyjazdem, wiecie, jeszcze raz odkurzyć, umyć podłogi, wszystko, co nie? No, choroba mnie rozłożyła i mieliśmy taki totalny syf. To ja nawet wam nie chciałam tego pokazywać, ale no normalnie te szafki, wszystko były całe zawalone. No i jakoś udało nam się to ogarnąć. I jedyne, co bym chciała przy tym wyjazdzie, to odkurzyć łazienkę, wiecie, mam białe kafelki, tam jak Tyson chodzi, to non-stop jego kuki się walają, więc tam trzeba często odkurzyć. Jedyne to będziemy robić. Wracam do pracy i odpoczywania, po prostu zaraz zejdę normalnie. Tyson to mały zazdrośnik i nie ogarnie, gdzie jest jego fotel. Tyson, chodź na swój fotel, na twój, tu chodź, chodź na swój fotel. Tysuś, no chodź, na swój fotel. No tu jest twój, tamten jest mój. No kładź się, siadaj. Okazuje się, że mamy jeden wielki szpital. No, mnie ogólnie od tego podkładu, w sensie nie podkładu, tylko od tego, że mam podkład na sobie i się cały czas pocę po prostu jak świnia przez tą chorobę. Strasznie szczypie mnie skóra, więc po prostu już jestem po pracy, więc mogę sobie teraz go zmyć, bo nie będę miała żadnych spotkań. I przetestuję razem z wami to masełko do makijażu. W sumie nawet nie wiem, ile tego powinno się nabierać tak naprawdę. Zobaczymy. Musiałam jeszcze ten płyn micelary wyjąć z torby, która jest nierozpakowana. Z kosmetyczki, bo po naszym wyjeździe ostatnim za chwilę znowu ją pakować. No ogólnie spoko sobie poradziło, bo zobaczcie, tylko tyle mi zostało do ściągnięcia. No i super, teraz powiem, że milej się robi tym masełkiem, bo wiecie, no i to musiałam trzymać ten nacik, potem wycierałam i to trochę trwało, a to wiecie, to się wszystko rozpuści i wacikam po prostu się wciągam nadmiary i jakby coś pozostało. I ostatni mój etap oczyszczania. Nie jest to jeszcze nocna pielęgnacja, wieczorem na czym, więc nie będę, wiecie, czy może się posłuchaj kolem zobaczę. W każdym razie na noc będę jeszcze raz robić. Od razu lepiej. Chciałabym użyć kremu, który ostatnio kupiłam i wam pokazywałam w jednym z ostatnich vlogów. Ten z Mia. I powiem wam, że on jest super. Tak samo jak ten różowy, który miałam wcześniej, go wystarczy się tyle, bo on jest taki. No, te kremy z Mia, moim zdaniem, są bardzo wydajne. Trzeba naprawdę uważać, jak się nabiera ten krem. No, można przesadzić, ja nieraz już przesadziłam. Więc wolę wziąć sobie go mniej i dołożyć, niż wiecie, wziąć za dużo i potem spróbować to wsmarować. No i w ten sposób, w takim jakby ubraniu na twarz mogę iść pakować swoje ciuchy i przygotowywać się do wyjazdu. Wiecie, wyjeżdżam dopiero jutro, ale ostatnio zrobiłam taki błąd, że się pakowałam w piątek przed wyjazdem i wszystko było na weryckich papierach i dlatego teraz chciałam się spakować dzisiaj. I dzisiaj chcę przygotować sobie posiłki, wiele mnie spakuje wszystkiego, jakieś rzeczy jak laptopy. No to tego to spakuję dopiero jutro, a już sobie przygotuję, wiecie. I zapiszę na kartce, co jeszcze muszę dołożyć, żeby mieć po prostu wszystko. No a Sepka tak rozłożyła chorobę, że cały czas śpi. Może chociaż przez spanie się, wiecie, wyleczy w jakiś sposób. No i jeszcze wieczorem musimy jechać do Biedry po napoje dla mnie. I odebrać jeden antybiotyk, ale na szczęście apteka jest całodobowa, więc możemy jechać, o której chcemy. Ważne, by Biedronka była otwarta. No hejka, wczoraj miałam się pakować, ale jakoś nie dałam rady po tym, jak przygotowałam posiłki. I tak później, wiecie, jak przygotowałam te wszystkie posiłki, czyli
zrobiłam sobie podwójną porcję makaronu z serem, z mozzarellą i serkiem topionym. I powiem Wam, że to była najlepsza rzecz, jaką jadłam. W sensie już makaron z serem, po prostu on tak smakował jakby, no trochę może słabo, tak jak z proszku, bo po prostu był taki właśnie fajny smak serowy, taki fajny aromat. No, tylko go posmakowałam, bo oczywiście to jest jakby, wiecie, ten makaron, to podwójna porcja, jest jedna porcja na sobotę, druga na niedzielę. I tak samo zrobiłam sobie jakąś potrawę, nie wiem, czy to curry, czy jak to się nazywa. Ale no, to był kurczak z papryką, marchewką, zalany mleczką kokosowym. No i tam dodane były przyprawy, między innymi curry. Ja dodałam jeszcze sobie papryki wędzonej, bo mi się kolor nie podobał. No i ogólnie to też jest podwójna porcja na sobotę i na niedzielę. I cieszę się, że dzisiaj mogłam normalnie spać w nocy i się dużo lepiej czuję do funkcjonowania. Już się właśnie boję tą podróżą, którą będziemy mieć po 17 do rodziców. No ale muszę się spakować, bo za chwilę zaczynam pracę i będzie trochę dzisiaj dużo roboty. No, więc skoro lepiej się czuję, a wiecie, dla mnie taka sobota i niedziela, kiedy idę na uczelnię, to mówię, chodzę, co nie, na dwór, będzie takie święto. Więc, bez tego, że się lepiej czuję, zdecydowanie chciałabym założyć, też przy okazji mam jeansy brudne, mam takie dwie pary spodni w kant z Orsy. Ja nie będę Wam teraz tego rozkładać, po prostu pokażę Wam się może w lustrze gdzieś. Ale może jak wrócę coś, pokażę się w lustrze u Sewka w pokoju, jak to wygląda. Kolejne rzeczy to są spodnie w kart, takie 3/4, granatowe i czarne. One są dość klasyczne. Do tego chciałam, wiadomo, założyć pod spód rajstopy. I no, na rajstopy jeszcze może skarpetki, nie wiem, zobaczę, żeby nie wyglądało wiśniacko czy leśniacko. No. Więc tak, i żeby nie znalazłam, bo chciałam założyć te marynarki do tego, to na jeden dzień założę po prostu dwa razy taką czarną bluzkę z Gatty. Ona jest z takiej dziwnej, elastycznej tkaniny, w której jest nie zawsze ciepło, więc jakby to będzie na jeden dzień. Na kolejny dzień, nie wiem, który będzie którym, chciałam założyć właśnie też tą koszulkę z Gatty, taką tą albiałą i na tą beżową i przez to będzie mi cieplutko, no i na to wiadomo marynarki. No tą kolejną szarą koszulkę na powrót. Tu mam bluzę na wszelki wypadek do spania, bo ja zawsze, wiecie, no chcę się wypocić i jak najszybciej wyzdrowieć. Chociaż w tym tygodniu miałam plan, w ten weekend, że wiecie, w sobotę kończę w sumie wcześniej zajęcia, bo o 13 im szansę, że pojadę do mojej tutaj przyjaciółki po prostu i do jej super cudownego synka i wiecie, tak to widzę ich na wideo tylko. Albo na zdjęciach czy filmikach. No i wszystko, wiecie, będę mogła do niej iść tak w domu, pogadać, bo ostatnio się widzieliśmy na Sepka Obronie, bo przyjechała razem z mężem i właśnie synkiem, żeby go wesprzeć i też innego tam przyjaciela jej męża, więc no chciałam jechać, no ale oczywiście choroba, jak zwykle wiedziała o tym, że chcę jechać i dlatego no, w dupę sobie mogę jechać. No i jeszcze muszę sobie spakować koszulkę od piżamy i będą stanik, koszulka od piżamy, no i te marynarki. Nie wiem, czy właśnie je tak spakuję, czy może je sobie w, wiecie, w taki ten folię, teraz po nią pójdę. Tak, przyniosłam sobie jeszcze torby do laptopa. Tutaj mam siatkę, w której mam zaręczniki, ładowarkę do laptopa i rolki do ubrań. I tą siatkę na pewno przełożę sobie do siatki Ziska, ponieważ dzisiaj bierzemy ze sobą poza naszymi dwoma poduszkami, żeby nam się wygodnie spało. Dodatkowo bierzemy kołdrę jedną, bo wiecie, Sebek tam ma bardzo małą kołdrę i bierzemy tutaj też tą długą, małą kołdrę, żeby wiecie, nie było sytuacji, że któryś jest odkryty w czasie choroby i że się przyziemi, bo tam u nich jest ogrzewanie takim piecem. No kurde, co jest?
takim piecem na... Halo, kamero. Więc u nich jest ogrzewanie piecem na ekogroszek, więc ten piec nie ma czegoś takiego jak regulator temperatury, że wiecie, jakaś tam określona temperatura się... Czyli pewnie może są jakieś takie pisania, ja nie wiem, nie znam się, ale no ten u nich nie ma. Tak jak tutaj u nas w domu, wiecie, mam ustawioną tą temperaturę i jest utrzymywana stała, że nie jest za gorąco, no teraz ósemka w ósemka. W naszej sypialni jest strasznie gorąco, bo odkręciłam mu na maksa grzejnik i zamknęłam mu drzwi, żeby nie wiem, się wygrzał, nie wiem, czy to mu pomoże. Mam nadzieję, że jakoś tak. Już teraz mu, wiecie, dokręciłam normalnie na trójkę, żeby nie było tam za gorąco. No, ale u nich nie ma tego i po prostu ostatnio jak byliśmy na przykład i spaliśmy, to było tak gorąco w tym domu, bo wiecie, też temperatura była, no ale też bez sensu jest wyłączać cały piec i wiecie, iść i rozpalać tam, wtedy kiedy się zimno zrobi, bo to jest bardzo nieporęczne, no i oni palą cały czas, więc sokko pokoju było cały czas otwarte, okej, może od tego zachorowałam, nie wiem, w każdym razie, no gdyby teraz było otwarte, to fajnie będzie, i wiecie, no nie byłam ani ja okryta do końca, ani Sebek, bo siedzieliśmy tą kołdrą, no, ale nam to nie przeszkadzało wtedy, no bo było bardzo gorąco, no i teraz wolę mieć już tą kołdrę, więc właśnie będziemy musieli to spakować. Mam taką stiska wielką siatę, w której kupowałam kiedyś poduszki, więc będzie ona idealnie, żeby właśnie wziąć tam ręczniki, te pościele, no i tak mniej więcej. Muszę sobie teraz jeszcze sprawdzić moją listę, którą mam w telefonie, zobaczyć, co tam jeszcze brak, wiecie, zapisać to i no, myślę, że będzie git. U mnie chciałam jeszcze dzisiaj przed wyjazdem zmontować. Jestem optymistyczna, ale kilka filmów. Jeden mam już zmontowany, bo tam jeszcze muszę miniaturkę zrobić. Mam drugi, tak, na drugim pracuję. Zostało chyba jeszcze z 3. Na pewno był taki mój cel na dzisiaj, to zgrać wszystkie filmy z tego telefonu i z iPhone'a. Wyczyścić to, żeby wiecie, wszystko było gotowe. No i tu są te moje marynarki. No i tutaj mam jeszcze multum słodyczy. Ale to pójdzie do innej siatki żywieniowej. I te słodycze są jako moje przekąski. W ciągu tam, gdzie studiów, bo ja zawsze i tak ciągle mam jakąś przekąskę. Ogólnie moje posiłki składają się właśnie z dwóch jakby takich obiadowych. Muszę zrobić sobie jeszcze bułki, dwie po jednej na każdy dzień z jajkiem i majonezem wegańskim. No i do tego mam przekąski i tak jakoś mi się 1700 kalorii uzupełnia fajnie, więc...